Nagle ten nowy płomień i do tego buchający z tak młodzieńczą siłą. Wszelak ona próżna. Nie rozpali pan już mojego serca. Tym razem już nie, już nigdy. Mówię to panu nie bez żalu. Ostatecznie zdarzały się minuty, może powinny nam powiedzieć chwila, minuta to wieczność, w których dzięki pańskiemu towarzystwu byłam szczęśliwa. Mówię o sobie, wicehrabio, cóż mogę wiedzieć o pańskich odczuciach. Może powinny nam mówić o minutach, w których mogą się panem posługiwać. Panem to znaczy pańską umiejętnością obchodzenia się z moją fizjologią. Żeby odczuwać coś, co w moich wspomnieniach jawi się jak uczucie szczęścia. Nie zapomniał pan, jak się obsługuje tę maszynę. Niech pan nie cofa ręki. Niech pan nie cofa ręki. Nie, żebym coś do pana czuła. To tylko moja skóra przypomina pana sobie. Albo jest jej, mówię o mojej skórze, wicehrabia. Po prostu obojętne co, do jakiego zwierzęcia przymocowane jest narzędzie jej rozkoszy, palce, pazury. Kiedy zamykam oczy, jest pan piękny, wicehrabio. Albo garbaty, jeśli zechce. To przywilej niewidomych. Wyciągnęli szczęśliwszy los w miłości. Komedia okoliczności towarzyszących jest im oszczędzona. Widzą to, co chcą. Podobno ideał to być ślepym i głuchoniemym. Czyżbym przestraszyła pana, wicehrabio? Jak łatwo pana zniechęcić, nie znałam pana takim. Czy świat kobiet zadał panu po naszym rozstaniu jakieś rany? Łzy. Więc pan ma serce, wicehrabio. Od kiedy? A może pańska męskość doznała uszczerbku za sprawą moich następczyń? Pański oddech pachnie samotnością. Czy następczyni mojej następczyni odprawiła pana z kwitkiem? Opuszczony kochany. Nie. Nie. Niech pan nie cofa swej subtelnej oferty, mój panie. Ja kupię. Kupię w każdym przypadku.
Uczuć nie należy się obawiać. Dlaczego miałabym pana nienawidzić? Nigdy pana nie kochałam. Przyszedł pan co do minuty. Prawie żałuję, że jest pan tak punktualny. Pańska punktualność skraca chwile szczęścia, którym chętnie bym się z panem podzieliła, gdyby nie polegało ono właśnie na niepodzielności. Czy zrozumiem panią właściwie, jeśli założę, że jest pani znów zakochana, markizo? No cóż. Ja również jestem zakochany, jeśli chce pani to tak nazwać. Po raz kolejny. Byłoby mi przykro, gdybym udaremnił szturm kochanka na pani piękną osobę, którym do oknem wyszedł. Czy mogę mieć nadzieję, że skręcił sobie przy tym kark? Afer! Wicehrabio. Niech pan zachowa komplementy dla damy swego serca. Gdziekolwiek miałby znajdować się ten organ. Mam nadzieję, że pański nowy futerał jest pozłacany. Zakochana. Jak może pan uważać mnie za zdolną do tak niskich odruchów? Najwyższe szczęście to szczęście zwierząt. Wystarczająco rzadko staje się ono naszym udziałem. Kim jest ta chwilowo szczęśliwa osoba, czy może należy nazywać ją już nieszczęśliwą? To de Tourvel. A co do pani niepodzielnego? Zazdrosny pan, wicehrabio, co za regres. Mogłabym jeszcze zrozumieć, gdyby pan go znał. Piękny mężczyzna. Choć podobny do pana. Niechże się pan obróci. To, czym pana przewyższa, to młodość.
Również w łóżku. Jeśli chce pan wiedzieć. Chce pan wiedzieć? Sen, jeśli pana wicehrabio wezmę za rzeczywistość. Za 10 lat. Być może nie różniłby się niczym od pana, gdybym potrafiła pana zamienić w kamień kochającym spojrzeniem meduzy albo w jakiś przyjemniejszy materiał. To żywcza wizja. Muzeum naszych miłości. Nasze domy, co wicehrabio, byłyby wypełnione posągami naszych zmurszałych żądzy. Wolne od przypadkowości ciał, niezagrożone już lękiem przed przemianą. Nasza kaleka pamięć potrzebuje wsparcia. Człowiek nie przypomina sobie zakrzywień wszystkich członków, nie mówiąc o twarzach, jedna mgła, de turvelto belga! Nie po to wypuściłam pana na wolność, żeby pan właził teraz na tę krowę. Przyznaję, że to potężny kawał mięsa, ale dzielony z mężem, który się w niego wgryzł. I to wiernym mężem. Co pozostanie dla pana, wicehrabio? Fusy! Żal mi pana. Gdyby to była jeszcze dziwka, która wyuczyła się swojej profesji. Ale jedyna dama z towarzystwa, która jest na tyle perwersyjna, żeby znajdować upodobanie w małżeństwie. Dewotka z kolanami czerwonymi od klęczenia i palcami spuchniętymi od załamywania rąk przed spowiednikiem. Te dłonie, wicehrabio, nie dotkną nigdy niczyich genitaliów bez błogosławieństwa Kościoła. Niech pan będzie dobrym psem. Co podnosić nogę przy skarbonce na datki ofiarne. A może pan łaknie łaskawego chleba małżeństwa? Dajmy więc światu przykład i pobierzmy się, wicehrabio. Jakżebym śmiał wyrządzić pani markizo taką zniewagę na oczach świata. Łaskawy chleb mógłby być zatruty. Zresztą sam wolę wybierać cel moich łowów, czy też drzewo, przy którym podnoszę nogę, jak raczy pani to nazywać. A panią dawno już nie spadł żaden deszcz. Kiedy ostatnio patrzyła pani w lustro, przyjaciółko duszy mojej, chciałbym nadal służyć pani w charakterze chmury, ale wiatr pędzi mnie ku nowym niebom. Nie wątpię, że pod moim wpływem skarbonka jeszcze zakwitnie. A co do konkurencji, markizo, wiem, że ma pani dobrą pamięć. Tego, że prezydent wolał od pani, to model. Nie zapomni pani nawet w piekle. Jestem gotów być kochającym narzędziem pani zemsty. I obiecuję sobie po przedmiocie mej adoracji lepsze łowy niż po pani dziewiczynce z jej brakiem doświadczenia w sztuce ogólnej. Czegoś mogła nauczyć się w klasztorze. Oprócz postu i odrobiny bogobojnej masturbacji za pomocą krucyfiksu. Założę się, że po latach wypełnionych mrozem dziecięcych modlitw tęskni za ciosem, który ostatecznie położy presję i niewinność. Nadzieje mi się na nóż, zanim zdąży go wyciągnąć. Nawet nie będzie usiłowała kluczyć. Nie zdaję ci polowania. Na cóż mi zwierzyna bez rozkoszy nagonki, bez śmiertelnego strachu, zduszonego oddechu, wywróconych białek oczu. Reszta jest trojeniem! Mimo wszystkich moich sztuczek wyjdę na górnie jak aktor w pustym teatrze. Tygrys w roli komedianta. Niech pospólstwo parzy się na jednej nodze. Jego czas jest drogi. Kosztuje nasze pieniądze. Naszą wzniosłą misją jest zawijanie czasu. To zajęcie wymaga pełnej mobilizacji. Zbyt wiele jest do zrobienia.